Disneyowie. Sprzedawcy szczęścia. Walt Disney to korporacja wyceniana na blisko 180 miliardów dolarów i 11 najcenniejsza marka świata według Forbesa. Gdy umierał jej twórca, Walt Disney w rękach jego rodziny pozostawało prawie 40% firmy. Dziś potomków Disneya próżno szukać wśród największych akcjonariuszy, a co więcej, toczą oni ze sobą prawną wojnę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Walt Disney urodził się w 1901 roku w Chicago. Pierwsze pieniądze zarabiał, sprzedając sąsiadom swoje rysunki. W czasie I wojny światowej służył we Francji jako kierowca karetki. Po powrocie chciał zostać rysownikiem w gazecie. Dostał pracę w studiu reklamowym. Stamtąd trafił do firmy zajmującej się animacją. Z czasem założył własny biznes. Tworzył filmy łączące akcje i animacje. Szybko jednak zbankrutował. Ale się nie poddał. W 1923 roku założył w Hollywood wraz z bratem Royem Oliverem Disney Brothers Studio. Bracia stworzyli postać królika Oswalda, a kiedy odkryli, że ich dystrybutor ukradł im prawa do tego bohatera, wymyślili myszkę Miki. Dwóch pierwszych niemych filmów z Mikim nikt nie chciał wyświetlać. W trzecim myszka przemówiła głosem Walta. Film stał się hitem. Niedługo potem narodzili się Kaczor Donald, Goofy i Pluto. Za swój pierwszy kolorowy film, Kwiaty i drzewa, Disney dostał Oscara, ale to był dopiero początek. Potem otrzymał jeszcze 23 statuetki. Do Oscara za Królewnę Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków dołączono nawet 7 jego miniaturek. Kolejne filmy jak Dumbo, Bambi, Alicja w Krainie Czarów czy Śpiąca Królewna szybko stały się kultowe. Disney mawiał, że sprzedaje szczęście, chociaż sam cierpiał z powodu załamania nerwowego i często się złościł. W 1955 roku otworzył Disneyland, 11 lat później zmarł, a w 1971 roku zmarł także jego brat. Bez braci Disneyów firma radziła sobie jednak równie świetnie i wypuszczała kolejne hity. Od Robin Hooda po filmy studia Pixar. Koncern tylko przejściowo bywał współzarządzany przez członków rodziny Disneyów. Ostatnim z nich był zmarły w 2009 roku Roy Edward Disney, bratanek Walta. W rodzinie próżno szukać jego następcy. Zamiast tego Disneyowie pogrążyli się w walce o wart około 400 milionów dolarów fundusz, który Walt otworzył swoim wnukom. Członkowie rodziny wytykają sobie wzajemne oszustwa, kłamstwa, fałszowanie dokumentów, uszkodzenie mózgu i zespół Downa. Może to i lepiej dla Walta, że wbrew mitowi wcale go nie zamrożono. Waltonowie. Najbogatsza rodzina świata. Łączny majątek tych państwa to 152 miliardy dolarów. Rafał Brzoska. Jak chłopak z nędzy doszedł do pieniędzy.